coś z tych domów jeszcze oczywiście zostało. Dziś tutaj spotkaliśmy się także z grupą uchodźców wojennych i rozmawialiśmy z nimi razem z Robertą. Szanowni Państwo, wszyscy oni wskazują na to, jak bardzo z jednej strony chcieliby normalnie żyć, ale chcieliby także wrócić, chcieliby wrócić do siebie. Chcieliby, żeby ta wojna się zakończyła. I tutaj kilka słów dotyczących polityki Europy wobec Rosji. Ja muszę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Sankcje, które do tej pory nałożyliśmy, nie działają. Najlepszym dowodem na to jest kurs rubla. Kurs rubla, ten papierek lakmusowy, wrócił do poziomu sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie działania gospodarcze, mikro i makro, finansowe, budżetowe, monetarne, nie zadziałały tak, jakby nie obroni swojej wolności, jeżeli Ukraina nie obroni swojej suwerenności. Bo wtedy Europa pokaże swoją słabość. Europa będzie upokorzona. Europa będzie bezzębna, nie będzie potrafiła działać w obliczu obrony swoich podstawowych, uniwersalnych wartości, takich właśnie jak wolność, jak prawo do życia. I dlatego to jest tak ważne dzisiaj, żebyśmy stąd razem powiedzieli, potrzebujemy więcej realnych sankcji, ale potrzebujemy też więcej realnych pieniędzy, nie przesuwanych z budżetu do budżetu, tylko nowych środków europejskich. Więcej nowych środków europejskich po to, żeby móc pomagać tym ludziom tutaj, tworzyć im perspektywy normalniejszego życia. Szanowni Państwo, my wszyscy, Polacy, wszystkie organizacje pozarządowe, rząd, samorządy, wszyscy razem, wspólnie zrobiliśmy to, co do nas należało. Zachowaliśmy się jak trzeba. Jak widzimy, że ktoś tonie, to nie zastanawiamy się nad tym, czy skoczyć, bo może sobie pomoczymy spodnie albo swoje garnitury. Po prostu skoczyliśmy z pomocą. Tak się zachowaliśmy. Ale niestety pojawia się już takie rozumowanie w Europie, że może, jak to w literaturze rosyjskiej, cnotę zachować i rubla zarobić. No nie, drodzy przywódcy europejscy, którzy tego nie rozumiecie. Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie. Jeżeli myślicie, że z Putinem, że z Rosją będzie święty spokój, niskie ceny surowców, nie ma powrotu do tej ery, nie ma powrotu do tamtego czasu. To jest straszny, brutalny agresor. Zbrodnie wojenne popełniane dzień po dniu. Dzień po dniu dostaje raporty, meldunki, zdjęcia, filmy mordowanych dzieci, kobiet tam na Ukrainie. Nie możemy na to pozwolić. Nie możecie wy w swoich stolicach europejskich na to pozwolić. Musimy pozostać zjednoczeni w naszym zdecydowanym działaniu przeciwko Rosji. Musimy skonfiskować ich majątki i to jest źródło nowych pieniędzy. Wskazuję to źródło od kilku tygodni. To jest źródło nowych pieniędzy. Pytacie, skąd nowe pieniądze wziąć? Setki miliardów dolarów czekają w bankach europejskich, w banku centralnym, u oligarchów. Nie zamrażanie, samo zamrażanie nic nie da. Konfiskata tych majątków. To jest konieczne, aby rzeczywiście móc pomóc w odbudowie Ukrainy później. A więc, szanowni Państwo, dzisiaj pomoc dla Ukrainy, jutro odbudowa, a pojutrze droga Ukrainy do Europy, obronionej Ukrainy. To jest nasz wspólny obowiązek. I dziękuję wszystkim, tak jak Roberta dzisiaj tutaj w Polsce, że razem staramy się działać dla dobra utrzymania Ukrainy, jej wolności, jej suwerenności. I wierzę, że razem ten cel osiągniemy. Dziękuję. Bardzo panie premierze i bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, panią Robertę Metsolę. Thank you very much. Bardzo dziękuję panie premierze. Rozpocznę od tego, jak wielkie zobowiązania, jak wielki humanitaryzm został pokazany przez Polskę w tych czasach bezprecedensowego kryzysu. Podziwiamy i jesteśmy wdzięczni za to, że daliście Państwo dom, opiekę medyczną. Otworzyliście swoje domy dla milionów naszych braci i sióstr z Ukrainy, osób uciekających przed
który od 24 lutego jest niszczony w ciągu działań wojennych. Zatrzymałam się w Warszawie w drodze powrotnej z Ukrainy. Wracam do Brukseli. Przez 2 dni spędziłam czas w Kijowie na zaproszenie przewodniczącego parlamentu, premiera i prezydenta Ukrainy. Spotkałam się z posłami do Werchownej Rady. Spotkałam się z przedstawicielami różnych ugrupowań i wszyscy prosili o jedno. Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia. Już bardzo wielkie wsparcie logistyczne, humanitarne, militarne i finansowe zapomnieliśmy, ale to nie wystarczy. A zatem moje przesłanie wobec Werchownej Rady i prezydenta Żeleńskiego wczoraj było takie, że to wszystko przekażę naszym partnerom i tu w Polsce, ale również w innych krajach, w różnych instytucjach. Tak, więcej sankcji jest niezbędne. Musimy lepiej egzekwować również te sankcje, które już obowiązują. To jest krytyczna sprawa. Potrzebujemy również lepszej i bardziej skutecznej pomocy o charakterze militarnym. To jest potrzebne. Ukraina walczy z niesprowokowaną inwazją, agresją. Agresją, która nie musiała mieć miejsca. Prowadzi do utraty życia przez tysiące ludzi, tysiące niewinnych kobiet, mężczyzn i dzieci. Ukraina jest krajem, który walczy za wartości, które są nam tak bliskie. Sprawiedliwość, wolność. Nie możemy uzyskać pokoju. Nie możemy wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji bez pełnych gwarancji wolności i pokoju dla Ukrainy. Dziękuję bardzo, proszę o pytanie. Mamy czas na 2 pytania. Bardzo proszę pierwszą redakcję. Dzień dobry, Monika Miller. Panie premierze, pani przewodnicząca, chciałam zapytać o relacje pomiędzy Polską a Unią Europejską w kwestii wsparcia finansowego, w kwestii pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Pojawiła się propozycja 1000 euro przez pół roku na uchodźcę, na osobę objętą tymczasową ochroną w państwach członkowskich. Co z tą propozycją? Czy ona jest możliwa? Czy ona jest realna? Do pani przewodniczącej, no jakich efektów pani wizyty w Kijowie możemy się spodziewać? I panie premierze, pod kątem sankcji mówi pan o tym bardzo stanowczo. Co z gazem, co z opłatami za gaz rosyjski? Czy Polska będzie płaciła za rosyjski gaz w rublach? Dziękuję bardzo. Na początek. Szanowni państwo, ta pomoc, o której mówimy z różnych części budżetowych, ona musi być konkretna. Stąd sformułowany postulat o tym, żeby to było właśnie 1000 euro na jednego obywatela Ukrainy, który po prostu w wyniku wojny musiał uchodzić z tamtego kraju, musiał uciekać z tamtego kraju, jest bardzo konkretną propozycją. Nie tylko przesuwane pieniądze z jednej szufladki do drugiej, te, które już istnieją, i pieniądze, które są wydawane z budżetów krajowych. To nie wystarczy. Po to Unia Europejska jest pewną wspólnotą. I dlatego my również w poprzednim kryzysie migracyjnym zachowaliśmy się też tak, jak trzeba. Przekazywaliśmy środki do EU Trust Fund for Africa, European Resilience Initiative, który był skonstruowany przy Europejskim Banku Inwestycyjnym. I dlatego dzisiaj konsekwentnie również podobnej pomocy się domagamy w obliczu tej wielkiej katastrofy humanitarnej, z którą mamy do czynienia. Co do pytania o gaz. Polska jest dzisiaj już w tej sytuacji, że będziemy jednym z pierwszych krajów, który używał rosyjskiego gazu i nie musi używać rosyjskiego gazu, bo zbudowaliśmy gazociąg bałtycki do Norwegii i powiększamy dzisiaj gazoport w Świnoujściu. I dlatego, jeżeli taki szantaż będzie zastosowany wobec Polski, to my się temu szantażowi nie poddamy. I jednocześnie apeluję do kanclerza Niemiec, do kanclerza Austrii i innych, aby także nie poddawali się szantażowi ze strony Putina. On chce złamać nasze sankcje. On chce doprowadzić do tego, żeby one nie działały. Enforcement, jak powiedziała przed chwileczką Roberta. W odpowiedni sposób sankcje muszą być przestrzegane. Muszą być szczelne. Ten system musi być szczelny. Nie możemy doprowadzić do jego osłabienia. To wszystko jest krytycznie ważne i pamiętajmy, na Ukrainie
dzień to jest nasz tydzień. Na Ukrainie jedna godzina to tak jak nasz dzień. Tam czas biegnie dzisiaj szybciej. My wyłączamy telewizory, a tam wojna nadal się toczy. Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę o zabranie głosu, panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałabym odnieść się do jednej kwestii. Bezprecedensowa jedność to coś, co bardzo mnie cieszy. Unia Europejska bezprecedensową jednością. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy to byłoby możliwe przed 24 lutego, to ja pewnie powiedziałabym, że to nie może się uda. Widzimy, że państwa członkowskie w rekordowym czasie zaczęły ze sobą współdziałać, by zatwierdzić pierwszy, drugi, trzeci, a później czwarty pakiet sankcji. Widzieliśmy bezprecedensową pomoc finansową, którą udało się zebrać nie tylko po to, by pomóc Ukrainie i osobom, które zostały uchodźcami wewnętrznymi, ale również państwom członkowskim i państwom trzecim, takim jak Mołdawia, które naprawdę na swoje barki przyjęły bardzo wielki ciężar w czasie tego kryzysu humanitarnego. Jakie będą dalsze kroki? Wydaje mi się, że to, iż wdrożyliśmy dyrektywę o tymczasowym przyjęciu i ochronie, to nie było wcześniej możliwe, a teraz w momencie takiego wielkiego napływu uchodźców widzimy, że ta prawdziwa solidarność w Unii Europejskiej istnieje. Musimy sprawić, by żadna część Unii Europejskiej nie została zostawiona sama sobie. Widzieliśmy taką solidarność już w czasie pandemii i w przypadku odbudowy gospodarczej, bo to też jest kryzys, który nas czeka. Mówiliśmy również o tym, gdy mówiliśmy o zielonej transformacji, o transformacji cyfrowej, a teraz musimy mówić o bezpieczeństwie, obronności i autonomii strategicznej Unii Europejskiej. To będzie wymagało determinacji, woli politycznej i zasobów finansowych. Zasobów finansowych, które są większe niż to, co do tej pory przewidzieliśmy, ale Unia Europejska musi dokonać wyboru. Albo będzie prawdziwie autonomiczna i będzie w stanie stawić czoła kryzysom takim jak ten. Dzisiaj mamy kryzys bezpieczeństwa, ale jutro może to być kryzys żywnościowy. Czy będziemy w stanie stworzyć środki? Czy będziemy mieli broń w naszych arsenałach, które sprawią, że nikt nie zostanie zostawiony sam sobie, nie zostanie w tył? A second question. Dobry, Karol Surówka, Polskie Radio. Po jednym pytaniu dla pana. Panie redaktorze, jedno, bo mam mało czasu, przepraszam. Chciałbym zapytać o sankcje. Pani przewodnicząca, pan premier wezwał Komisję Europejską do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Czy Parlament Europejski byłby w stanie ponownie na drodze rezolucji na przykład o takie kroki apelować? I pytanie do pana premiera. New York Times pisze o tym, że strona amerykańska jest gotowa pośredniczyć w przekazaniu czołgów w stronie ukraińskiej i produkcji sowieckiej. My takie czołgi mamy na stanie. Czy strona amerykańska już zwróciła się do nas w tej kwestii? I czy jesteśmy gotowi to zrobić? Bardzo proszę, pan premier, może na początek, żeby tłumaczenie przyszło. Szanowni państwo, my oczywiście jesteśmy w bliskim kontakcie ze stroną amerykańską i przekazujemy bardzo różne rodzaje broni przede wszystkim defensywnej i w kontekście naszej pomocy wojskowej, pomocy w obronie ich domów, ich terytoriów. I jesteśmy bardzo, bardzo aktywni. Co do szczegółów tej pomocy, to jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z naszymi partnerami amerykańskimi, ale ponieważ są to sprawy związane z, są to sprawy bardzo delikatne, związane z pomocą wojskową, to szczegółów nie będę ujawniał. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, pani przewodnicząca. Parlament Europejski w przyszłym tygodniu spotka się na sesji plenarnej w Strasburgu. Podczas tej sesji plenarnej będziemy pracować nad rezolucją. Już prace nad nią się rozpoczęły. Przede wszystkim będziemy przyglądali się egzekwowaniu istniejących już sankcji, albowiem są luki, które są wykorzystywane i te luki trzeba zlikwidować. Parlament Europejski stale powtarzał i ja powiedziałam to również wczoraj w Kijowie, że to jest ten moment, w którym Europa musi zrobić wszystko, co potrzebne. A zatem jeżeli będą potrzebne dalsze sankcje, jeżeli trzeba będzie objąć tymi sankcjami więcej osób, to tak zrobimy. Oczywiście czas biegnie szybko, nie mamy dużo czasu i w tej chwili naprawdę nie możemy pozwolić na to, by Putin jakiekolwiek luki w sankcjach albo jakiekolwiek podziały wśród nas wykorzystywał. Musimy nad tym bardzo ciężko pracować w najbliższych dniach. Szanowni państwo, dziękuję bardzo. Na tym kończymy naszą konferencję. Dziękuję.